Do dzisiejszego odcinka zaprosiłem widzów z Discorda, żeby zagrać zwykłe 5 na 5. No prawie zwykłe, bo zagramy sobie na niesamowitym połączeniu wszystkich map. Mapa z odcinka od Night Kinga łączy w sobie różne elementy map, tworząc nowego Miraża. Widzowie walczą o skina. Kto zdobędzie najwięcej fragów, wygrywa. A jeżeli chciałbyś pootwierać sobie skrzynki i wylosować jakiś skin do CS-a, sprawdź stronę GeForce Skins, gdzie z kodem Kifi dostaniesz plus 5% więcej do wpłaty oraz jedną darmową skrzynkę. Na samej stronie jest kilkadziesiąt skrzynek do wyboru, a do tego codzienny bonus, kontrakty i możliwość tworzenia własnych skrzynek. Na stronie regularnie organizowane są też ciekawe eventy z limitowanymi skrzynkami. Jeżeli jesteś pełnoletni i chcesz sprawdzić stronę, to koniecznie wbijaj z linku w opisie i skorzystaj z kodu Kifi. Dobrze, drodzy widzowie, dzisiaj zagramy sobie 5 na 5 na tej wspaniałej mapie. Do wygrania macie skina. Kto wygra skina? Wygra osoba, która będzie mieć najwięcej fragów, niezależnie z jakiego teamu. Także dbajcie o to, żeby mieć dużo fragów, nie zabijajcie swoich... I takie tam. Więc zaczynamy, słuchajcie, jesteśmy podzieleni na teamy na Discordzie również, także nie będzie tutaj żadnej komunikacji między teamami, no i zobaczymy. To jeden set, widzę, że masz duży ping. Damy radę, damy radę. Damy radę. Rampa biegną. O kurde, ale fajna jest ta mapa w ogóle, jeszcze tak sobie nie spoilerowałem tego B i tak dalej, ale jest A, więc idziemy. Przez Aztek. Okradniecie mi fragi, jak możecie. No właśnie, tutaj liczą się fragi, więc wychodź. Między sobą też musicie konkurować. O kurde. O, no i mamy pierwszą rozłączoną osobę w pierwszej rundzie. Mega dobrze. Kto by się spodziewał, no kto by się spodziewał. Ty, u nas jednemu chyba jeden nie rusza się w ogóle. No dlaczego? To zawsze musi się dziać. Zawsze to się musi dziać. Dobra, no wasz problem. Róbcie fragi. No właśnie, to w tym przypadku się fragi liczą. Jedna osoba do fragowania mniej. A na razie widzę, że dziadzia ma najwięcej fragów. Trzy fragi w pierwszej rundzie, nieźle. Co oni na spawnie w ogóle siedzą? Tak. Nie no, czemu zawsze te nagrywki muszą się tak kończyć? Widzowie, wy nie widzicie tego, co jest przed nagrywkami, ale to jest kilkadziesiąt minut wchodzenia do gry. Zazwyczaj. O! O! Dobra. No i mamy remis. Trzy osoby mają aż trzy fragi po drugiej rundzie. Kto tu zgarnie skina? Słuchajcie, jak będzie równa jakaś liczba fragów, to będzie trzeba zrobić potem pojedynek jeden na jeden. Ciekawe. Za asysty coś jest? Czy nie ma? Co? Za asysty coś jest? Za asysty. Za asysty nie, za asysty nie płacimy. Jest jeden? Trzeba zabierać fragi. Paka B. No, mamy łatwiej trochę. Nie ma co, no ale... Trudno, no już nie będziemy resetować i czekać kolejne 40 minut na osobę, aż wróci. Tu jest paka. Ładnie, tu jest office w ogóle. Nice. Czy da rozwalić? Nie. 3-0, no i co? Dziadzia 5 fragów. Ja jedyny fragu 0 w naszej drużynie. Natomiast w tamtej drużynie trochę gorzej. No właśnie, nie będę wam zabierać, nie ma po co, ja będę asysty robić. Znowu A? Dobrze. No nie, no zawsze idę tam, gdzie nie ma przeciwników. Został już tylko jeden przeciwnik. No i zabrałem wam fraga, no co? Dobrze, no żeby nie było, że tak zero, no chociaż jeden. Resztę możecie już wszyscy wyrobić. Ale no musicie troszkę się tam sprężyć. My mamy w sumie trochę też problem, bo mamy jednego przeciwnika mniej, więc nie macie kogo zabijać. Właśnie. Jest mniej do ustrzelenia. No ale powiedzmy, że to się równoważy. Dlatego oni mają lepiej. Oni mogą nawet przegrać, ale mogą mieć więcej killi. No to prawda, ale na razie tak nie wychodzi. Ale ta mapa jest w ogóle fajna. O, ktoś wybuchł tam, Wojta. No i co, asystę złapałem, nawet nie wiem za co. No i dziadzia 8 fragów, no. Duża przewaga, duża przewaga. Trzeba się pocić. Za dużo na donate wydałem. No dobry team się wylosował. Jak teraz pójdą na B, to ja nie wierzę. No, chyba poszli właśnie. Chociaż... Nie ma tak. No, faktycznie nie ma tak. Właśnie, jak te pałace wyglądają, co to jest? Inferno! Aj, 5-1. No, mamy Inferno. Mamy Inferno. Tymczasem... Czarek na nuku. Mamy pakę splantowaną. Na nuku. Czarek, twoja szansa na fraga. Overpassa do Vertigo na nuka. Nice! Co to będzie? Zostaw coś dla mnie. Siadło? Kurde, nie siadło. Dobrze, jest walka o frag. Ja widzę, że to walczycie głównie między sobą. Oho. Pamiętajcie, tu chodzi o fragi. Śludowi daje IP, bo... Dobrze, dobrze, weźcie rezerwowego zawodnika. Niech będzie. Co? Kolejna runda.
Dziadzia nadal na prowadzeniu, ale Czarek no tutaj ładnie w tej rundzie podziałał. Nadgonił. Boję się Czarkach. Nadgonił. Ale na szczęście w przeciwnej drużynie też mamy jakiegoś zawodnika. Slayer, 6 fragów. O, znowu A poszli. Oj, nie, na midzie są. Oj. Na nisko, uwaga. Dobra, obity jest na midzie, weź ktoś tego fraga, weź ktoś. Darmowy, o. O nie. Zostałem z... Nice. O nie, no... Ja za plecy zachodziłem, wszystko wybijacie. Zwolnij, Czarek, zwolnij. No narobiłeś fragów na początku, to teraz trzeba cię gonić. No, deptają ci po piętach, dziadzia, deptają ci po piętach. Tego okna się prawie nie da wyskoczyć. A okno jest w ogóle, co to jest? To jest Aztek chyba, nie? Tak, Aztek. To jest Ancient. Ancient! Dobra, Azteka przecież nie mamy. Z shotgunem. To jakbym was fragował, to co byś było? Mogę? No to minus fragi. Ale dla mnie. Nie dla was. No. Ja i tak nie zbieram. O. Nice. Ej, dobra, mamy już kolejny remis. Dziadzia i Czarek po 9 fragów. Pięknie, pięknie. Podoba mi się, że jest konkurencja, że nie ma takiej dominacji totalnej. To dobrze, bo będzie do ostatniej chwili nie wiadomo. Dominacja jest natomiast w wyniku w ogóle meczu, bo jest 7 do 1. Jaki to jest standardowy turniejowy? Powinien być. Jeżeli wszystkie komendy się dobrze wpisały, to powinien być. Mam nadzieję, że nie będziemy grać tutaj do 25. Może i nawet wyżej. No, dobra. Ale jest trochę inaczej tutaj na Mirażu. Na Mirażu, no bo nie widać z pałaców dokładnie tak jak na zwykłym Mirażu. Nie ma tej luki. No jest za ciemno. Nie ma tej luki takiej. Jest frag za frag. To jeden se zgoni, ale daleko jeszcze. O, ale zawodnik u nich doszedł. Będzie kolejna osoba do fragowania. Dobrze. No jakby doszedł na końcu i wszystkich tutaj ograł, zrobił najwięcej fragów, to by było ciekawe. Czarek wysuwa się na prowadzenie po tym fragu. Bankomatu okay. Przestraszyłem, myślałem, że przeciwnik. Co oni teraz chodzą? Nie, no trzymałem granat. Gdzie mid? O, paka wejdzie. Za autokampy. Ostatniego fraga wam zabrałem. Nie no, ale Czarek tu podjechał nieźle. 13 fragów. Sprawdźcie go, czy nie cheatuje. Nie no, jak nie cheatuje, cheatuje. Wynik wynikiem. Ale... fragi. Dobra, ja tutaj za nie wierzę, no. Za autokampy. 3 fragi wam zabrałem, ludzie. Nie no. Jeszcze kolejny tam jest do zgarnięcia. Mój. Nice. Czy może ja wygram i nie będę musiał skina wam rozdawać? 1v1 byłby fajny. No to musielibyście tutaj zrobić równą liczbę fragów. Ale bardzo szybko poszło. Będzie trzeba rewanżyk zrobić. Widzowie, jeżeli chcecie rewanżyk... To koniec meczu jest. Napiszcie w komentarzu, zrobimy kolejny odcinek. No bo ten troszkę taki niedosyt będzie, nie? O! Under! W Anderze macie dwóch. Jednego już. Jaki sabotaż, kurde. Nice! I dobra, kto ma najwięcej fragów? A to zmiana stron dopiero. Tak, no, dopiero Czarek, zmiana stron. Ale dziadzia... ja już wiem, że nie wygram. No chyba, że zaczniemy przegrywać to nagle. Ale tylko wtedy. U nich się, no, Slayer wybija jednak. 10 fragów, reszta raczej słabo. Może teraz zaczną grać po CT. No niech zaczną, niech zaczną. Kto mi go zabił? Okno. Oj. No i zabójstwa. No i dobra. Nie no! No. Nie wierzę. Dobra, idę splantować. Nie mam życiowego. Dobrze, no Czarek 18 fragów to nieźle tutaj wyprzedził. Jeszcze żyje. Tak naprawdę sobie info nie podałaś, żeby fragów nie zdobywali. No z jednej strony tak, dobra. 19. Czy to już jest koniec? Dajmy im jedno. Ostatnie. Dajmy im jedno. Dobra, to ja mam mały sabotaż teraz. Żeby było ciekawiej. No. Czarka może zabić. Ojejku, Czarek nie żyje. Ale wam się trafiło. Dobra, ja wam nie fraguję, idźcie. Fragujcie. Ale ładna ta mapa, naprawdę ładna. Weź fraga na rampie, na rampie. Na rampie jest frag, weźcie. Nie chcę wam zabijać. Idę. Defuję. Fejkowo. Dobra, mamy kolejną rundę. Tak. Kolejna szansa. To jest plus. Gramy dalej. Chyba, że nie rozbroi. Nie no, jakby nie rozbroił i zrobiłby takiego kurde pranka.
Dobrze, cały czas jest skin w grze. 19 fragów, drugie miejsce, 15, 14, no i potem Slayer. No, do zrobienia w jednej rundzie, powiem wam tyle. Wow, ej, tutaj mnie nie było jeszcze. Vertigo. Mega fajnie to wygląda. Można sobie skoczyć nawet jak na Vertigo, czekaj. A jak idziesz do Andera, to masz Anubisa. Właśnie, idę do Andera zobaczyć. Jest, Anubis, fajnie. No Czarek, 21 fragów. To chyba koniec. No zobaczymy. Ja nie koniec, no, nie plantuję tego. Zabij go. Mam to gdzieś. No, nie podkładaj tego. No dobra, oj! Nice. No, chodź, nie udało mi się go zabić, nie udało mi się. Zginiemy. Weź się wyłóż. A ty to co? No, ja uciekam, ja nie plantuję. No nie. Powiem wam tak, chcesz, jeżeli przegracie, ja to wyjdzie wam to na dobre. Dla obu was. Bo jeżeli teraz sfragujecie, no to nie macie już szans na wygranie, więc musicie zrobić mały sabotaż samych siebie. Mówię go zabić? No ale będziesz miał minus jednego fraga. Właśnie. No właśnie. Na twoją niekorzyść. Ale fragów też mu nie chcemy oddać, pamiętaj. Co no, musicie nie splantować przez 30 sekund. A, w sumie, no to czekam. Gra psychologiczna. No. Jak tam? No nic, no dobrze się żyje. Jak u ciebie? Ale, nawet. Ciekawe co sobie myśli Slayer. On by pewnie was chciał znaleźć w sumie, dwa fragi. No dobra, no to gramy dalej, kto by się spodziewał? Przedłużamy ten odcinek dobrze widzowie, bo był za krótki. Trzeba reklamy wlepić. Dokładnie. Chyba, że poświęćcie się i zabijcie Czarka po prostu, żeby nie mógł fragować. Ty go zabij, Kifi. Ja? No właśnie. To byłoby mega nieuczciwe. A, to gadasz. Trochę mógłbym. Boty. Tak, przypadkiem, tak. Oj! No. Dobra, ale więcej nie. Wyrównujemy szansę. O! Slayer dostał fraga. Uważajcie też na drugą drużynę. Nie, no ty złodziej. Nie, no dobra. Czarek, dominacja totalna. 24 fragi. Drugie miejsce, Mercy. Potem Dziadzia. Nie, potem Slayer, potem Dziadzia. Także, no, bardzo ładnie. Dziękuję wam za gierkę i gratulacje. Czarek, wygrywasz skina.